Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Witam serdecznie, Tomasz Barański, Skarbiec Angory. W latach 80. XX wieku był taki niezwykle popularny program w telewizji polskiej. Listy o gospodarce ten program się nazywał. Oglądany przez setki tysięcy ludzi, nawet dla laików był ważny. Dawał wgląd w tajemnice, w niewygodne skrywane fakty, w absurdy gospodarki planowanej. Program prowadził nasz dzisiejszy gość. Stan wojenny spowodował, że zawodowo musiał oddalić się od dziennikarstwa. Po paru latach jednak wrócił do zawodu, zajął kierownicze stanowisko i obserwował, co się z nami w Polsce dzieje. Był tymi zmianami rozczarowany, zawiedziony, a czasami nawet chyba zawstydzony. Szanowni Państwo, moim gościem oraz Państwa gościem jest Andrzej Bober, którego teksty od niedawna można czytać w tygodniku Angora. Dobry wieczór. Kłaniam się, panie Andrzeju, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. I powiem na początku, że trochę jestem zawstydzony, bo to pan powinien jako gwiazda telewizji, człowiek, który zdobył dwa złote ekrany, pan powinien tę rozmowę prowadzić. Ale pan zaczyna od kpin tę rozmowę, więc proponuję, żebyśmy sobie darowali te kpiny i te wspominki. I jeżeli pan ma jakieś pytania, proszę bardzo, każde pytanie jest dobre, nie unikam żadnych. Znaczy, ja bym jednak upierał się, że to nie są kpiny, ponieważ starsze pokolenie naszych czytelników, Polaków, cały czas pamięta tamten program telewizyjny. To były bardzo ważne czasy i o dziwo wielu ludzi porównuje te czasy, w których teraz żyjemy, do tego PRL-u. O tym za chwilę będę chciał pana o to pytać. Natomiast rzeczywiście, może przenieśmy się do teraźniejszości. Zszedł pan do piwnicy i odszukał pan w tej swojej piwnicy karton pełen notatek, wizytówek i wróciły wspomnienia. Zaczął pan tworzyć cykl tekstów Tajemnice wizytownika Andrzeja Bobera. Brzmi groźnie. Proszę pana, nie w piwnicy, tylko w garażu. Gwory ścisłości, ale to nie ma znaczenia. I w gruncie rzeczy zacząłem to robić z nudów, bo przyszła pandemia. Człowiek został wyłączony ze spotkań towarzyskich i innych. I coś trzeba było z tym czasem robić. Jak znalazłem te notatniki telefoniczne, te właśnie 1500 wizytówek, to zaczęły mi do głowy przychodzić zdarzenia, które powodowały, że taka wizytówka została mi wręczona, bądź też ludzie, którzy mi ją wręczali. I ponieważ była kupa ludzi, którzy istnieli przedtem, ale również istnieją i dzisiaj. Istnieją w sensie zawodowym, w sensie istnienia w domenie publicznym. No to postanowiłem sobie wziąć komputer i tak stukać. No, zacząłem stukać i się wystukało tych sylwetek około 100. Jakoś do was trafiłem. Rozumiem, że obowiązuje taka kolejność alfabetyczna, bo w pierwszym odcinku jest Leszek Balcerowicz i Bogusław Baksik między innymi. Ja rozmawiałem z panem Maćkiem, sekretarzem waszej redakcji, i on mi zaproponował ten właśnie układ. Ja uważałem, że nie jest to dobry układ. Po prostu nie jest to układ dobry dlatego, że on mnie ogranicza. Ogranicza mnie w ten sposób, że jeżeli zaczął na B i załóżmy, że teraz przejdziemy do litery C, a ja sobie przypomnę po wizytówkach, które cały czas mam tutaj w domu, że jednak ktoś na B był, kogo warto by było jeszcze umieścić, to te B mi znika wtedy, wie pan? I nie wiem, co wtedy trzeba będzie robić. Ale to, wie pan, to jest daleka przyszłość, będziemy wtedy się nad tym zastanawiali. Pierwszy tekst został opublikowany, czy jakiś rezonans czytelniczy pan otrzymał? No, jakieś pan, maile, jakieś na Facebooku, wiem, że jest pan aktywny. Aż się dziwię, że taki duży rezonans, bo proszę pana, ja na Facebooku mam tam 5000 znajomych, 10000 oglądających, mój blog, kilkadziesiąt tysięcy ludzi ogląda. No wie pan, aż wstyd się przyznać, ale nie miałem jednej złej opinii, to znaczy ludzie, część, która pisała w internecie, ale również duża część znajomych i nieznajomych, która znała mój numer telefonu jeszcze z dawnych czasów, dzwoniła i powiedziała, wiesz co,
strasznie dobrze, żeś ożywił te czasy i bardzo dobrze, że opisujesz się bardzo prostym językiem, a nie gmatwaniną słów, wyobrażeń i tak dalej, i tak dalej. Tutaj dokonam wtrętu warsztatowego, mianowicie ja od dawna, właśnie od pierwszych chwil pracy w dziennikarstwie zauważyłem, że ja nie potrafię pisać o sprawach czy o rzeczach, których nie widziałem albo w których nie uczestniczyłem. Natomiast zupełnie nieźle mi wychodzi opisywanie sytuacji, w której ja tkwiłem, bądź które oglądałem, którym przyglądałem się z boku, ale które dotykałem. W jaki sposób dotykałem swoimi zmysłami. I w ten sposób właśnie narodził się taki w mojej głowie sposób pisania, żeby nie uciekać w wielkie dygresje, wielkie uogólnienia, pouczania, co czytelnik powinien myśleć w tym czy w innym momencie, tylko po prostu pisać swoje języki tak, jakbym komuś coś opowiadał, jakby to była opowieść. Aha. Pisali do mnie ludzie, którzy ze mną wakacje spędzają na Mazurach, że od razu im się Mazury przypomniały, bo lubili mnie słuchać, a teraz lubią mnie czytać. No, zobaczymy, jak to będzie. Jest pan łaskawy dla bohaterów, dla tych postaci, które pan przywołuje na łamach? Nie jestem łaskawy i nawet mój przyjaciel Czarek Łazarewicz, notabene zdobywca nagrody Nike, powiedział mi, że mogę mieć sporo kłopotów po tym, jak te wizytówki zaczną się ukazywać. Ale na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć tylko to, że w gruncie rzeczy żadna z opisanych w tych wizytówkach sytuacji nie została przeze mnie wymyślona, tylko ona po prostu była, zdarzyła się. Może być później słowo przeciwko słowu, oczywiście. Ale to wszystko jest w mojej pamięci i nie ma tam rzeczy dodanych po to, żeby ubarwić tekst, żeby znaleźć jakąś puentę. Po prostu tak to było. No. Panie redaktorze, Leszek Balcerowicz, Bogusław Baksik, kto powinien zacząć źle sypiać? Jakieś następne nazwiska może pan? Wie pan, jestem pełen uznania dla pana profesora Balcerowicza, naprawdę najwyższego uznania, ale każdy człowiek ma swoje lepsze i gorsze strony. Pan profesor na początku swojego wejścia w politykę miał tę słabą stronę, że po prostu był mało komunikatywny. Ten swój plan związany z wprowadzeniem później 21 ustaw w Sejmie opracowywał z ludźmi jego zawodu, czyli z ekonomistami. Oni cały czas używali tego języka. Ja jestem sam po ekonomii i wiem, że ten język jest hermetyczny. Ja z kimś kończył ekonomię, inaczej mogę rozmawiać niż po prostu z panem na przykład. Więc profesor miał pewne kłopoty w porozumiewaniu się, ale to oczywiście... Ale szybko się uczył. Ale widzę, wydaje mi się, że ten fakt, który opisałem, raczej dodaje mu czegoś, wie pan. Raczej dodaje mu, że się nie oburzał, że widział tą swoją słabość. Musiał się uczyć, na pewno musiał się uczyć, bo jak ja słyszę profesora dzisiaj i przedtem, to w ogóle są dwaj różni ludzie. A z Baksikiem, wie pan, z Baksikiem coś nam huknęło, widzę na wizji. Z Baksikiem wyszło zupełnie przypadkowo. No, nie znałem Baksika, słyszałem o nich wiele, o nim i o Andrzeju Gąsiorowskim, jego wspólniku. Słyszałem o tych ich wielkich własnych zasługach w zdobywaniu pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. No ale któregoś dnia przeczytałem w gazecie, że Baksik siedzi 4,5 roku już w więzieniu i nie ma jeszcze aktu oskarżenia. I mnie po prostu przeszedł strach. Mówię, Boże kochane, przecież to nie chodzi o Baksika, tylko chodzi o mnie, o pana, o Władka, o panią Hanię i jeszcze kogoś, o nas wszystkich. No, jeżeli ja mam żyć w kraju, w którym możliwe jest w ogóle do pomyślenia, żeby siedzieć w więzieniu 4,5 roku bez aktu oskarżenia i cały czas przy przedłużonym śledztwie, no to napisałem tekst taki,
w gazecie, bo wtedy byłem redaktorem naczelnym Życia Warszawy, dałem na pierwszą stronę. Odezwał się Business Center Club, który płacił kaucję 2 miliony złotych. No i wypuszczono Baksika, który, jak się sam przyznał, pierwszą drogę z ulicy Rakowieckiej, z tego aresztu śledczego, skierował właśnie do mnie, bo miałem redakcję blisko. I żeśmy się po prostu poznali wtedy. Przyszedł, postawił butelkę wina, zaczęliśmy rozmawiać. I zobaczyłem, że to życie nie jest, wie pan, czarno-białe i wszystko zależy od tego, z której strony patrzeć na to. Ja oczywiście za słabo znam wszystkie sprawy i wszystkie działania Bogusława Baksika, ale jako człowiek wydał mi się niezwykle interesujący, bardzo ciekawy. Dużo rzeczy się od niego dowiedziałem, no i jeszcze mówiąc o tym, że ofiarował mi płytkę z muzyką, którą sam skomponował, siedząc w tym więzieniu. Więc to nie są oczywiście żadne stosunki przyjacielskie, ale to są stosunki pewnych zażyłości emocjonalnych związanych z wykonywaniem mojego zawodu. No tak jak pan zresztą powiedział, bohater, temat na film tak naprawdę. Tyle rzeczy się w życiu Baksika wydarzyło. Panie redaktorze, a proszę powiedzieć, bo pisze pan dla Angory, ale to nie jest, że tak powiem, pana pierwsza przygoda z Angorą. W takim poście powitalnym, który opublikował pan na Facebooku, tak, wspomina pan o czasach, kiedy nie był pan, czy nie mógł być pan drukowany w Newsweeku, w Polityce, w Tygodniku Nie wprost. Angora zawsze do pana wyciągnęła rękę. Wie pan, miałem taką przygodę, proszę pana, że postanowiłem napisać, znaczy sprawa dotyczyła upolitycznienia telewizji polskiej, które istnieje właściwie od początków tej telewizji. I gdy sobie zacząłem przyglądać się temu okresowi od 1989 roku, i zacząłem szukać tego momentu, w którym ta telewizja zaczęła być polityczna, znalazłem taki moment. Co było tym momentem? Tutaj na chwilę się cofnę do swojego życiorysu. Mianowicie w 1989 roku, już po zwycięstwie 4 czerwca, spotkał mnie tutaj na Żoliborzu, bo jesteśmy sąsiadami, nieżyjący niestety już Jacek Kuroń. Brzydko mówiąc, ochrzanił mnie, że się pętam po ulicy, zamiast być w telewizji. No, ja powiedziałem, wiesz, nigdy nie chodzę tam, gdzie mnie nie proszą. Wtedy szefem został Andrzej Drawisz, mianowany przez premiera Mazowieckiego. No i po dwóch dniach miałem telefon od Drawisza, żeby się tam zjawić w tej telewizji. Zjawiłem się w telewizji, od razu mi zaproponował wiceszefa tej telewizji, czyli swojego zastępcy. Ja bardzo długo byłem oporny do tego stopnia, że Drawicz mnie zmusił, bym wsiadł w nim samochód i z ulicy Woronicza pojechał w Aleję Ujazdowskie do premiera Mazowieckiego, który w gruncie rzeczy ze mną krótko rozmawiał i powiedział, wie pan, jeżeli tacy ludzie jak pan będą odmawiać, no to kto ma tą telewizję nową robić teraz? I właściwie ten głos był takim głosem decydującym. No, ja powiedziałem, dobrze, to ja będę, tylko mam jeden warunek, żebym ja mógł dalej robić List o gospodarce, które zacząłem robić za komuny, a które chciałem robić dalej. Nie ma sprawy. No i z panem Drawiczem umówiłem się, ja nie wiem, to był poniedziałek czy wtorek, żeby w czwartek na kolegium przyjechać. W środę zadzwonił telefon i mówi Andrzej Drawicz, z którym byłem wtedy jeszcze na pan, mówi, panie Andrzeju, wie pan, taka dziwna rzecz się złożyła, wie pan, że nie będzie pan mógł być tym zastępcą moim, zastępcą przewodniczącego, ale wie pan, wszystko tego będzie pan dyrektorem generalnym. Ja mówię, panie prezesie, widzi pan, doskonale to się układa, bo ja nie chciałem być tym pana zastępcą. Tu się tak składa, że tego, ale z ciekawości się zapytam, co się tak zwanym w międzyczasie stało. A wie pan, Mazowiecki zadzwonił do mnie i powiedział, słuchaj Andrzej, ja chciałbym, żeby Jan Dworak był twoim zastępcą. I Drawie się mnie pyta, czy panu mówi coś to nazwisko? Ja mówię, panie prezesie, kompletnie nic mi nie mówi. Niech pan mi może przybliży, z jakiej branży, czy to ze spożywczej branży może, czy jakiejś
medialny, nie wiem. Bo Tadeusz mówi, że z Dworakiem spał na styropianie razem, jak byli internowani i stąd ta cała historia, żeby Dworak został zastępcą. Wie pan, pomieńmy ten fragment życiorysowy, skończyło się na tym, że byłem tym dyrektorem generalnym, ale uświadomiłem sobie, że w gruncie rzeczy ten fakt, który miał miejsce w miesiącu październiku 1989 roku, był pierwszym takim faktem, który spowodował, że w telewizji szefami mogli być nie fachowcy, tylko ludzie, którzy spali z kimś na styropianie, wie pan, którzy kogoś znali, którzy z kimś byli w dobrych układach i tak dalej, i tak dalej. I napisałem sobie taki tekst właśnie o tym, jak się rozpoczęła, jak się rozpoczęło wejście polityki do telewizji po 1989 roku, że to właśnie Jan Dworak i tak dalej, i tak dalej. No i proszę pana, i ten tekst pomagał mi zamieścić w tych trzech tytułach wspomniany już Czarek Łazarewicz, ale żaden z tytułów nie wyraził ochoty. Szybko zrozumiałem dlaczego. Dlatego, że każdy z szefów tych trzech tytułów niósł Polityka Wprost, miał swoje telewizyjne interesy, a Dworak był szefem wtedy Krajowej Rady, Radia i Telewizji. No więc jeżeli Baczyński tam występował, no to jaki interes miał Baczyński, szef polityki, żeby dawać tekst przeciwko Dworakowi na swoich mamach? Z ich punktu widzenia to było, wie pan, to było zrozumiałe, ale z mojego punktu widzenia to było coś, wie pan, tak jak dostał kamieniem w głowę. No. Panie redaktorze, a pociągnijmy ten wątek dotyczący kondycji mediów w Polsce. W 2015 roku pojawiła się książka Zawodowiec. To był wywiad Rzeka. Rozmowę przeprowadziła z panem Beata Modrzejewska. Tak. Interesująca książka o pana właśnie karierze, różne dygresje zawodowe i tak dalej. Tam pan bardzo surowo mówi o dziennikarstwie. Wspomina pan o tym, że ten zawód się skiepścił. Kiedyś, jeszcze niedawno, był to zawód społecznego zaufania. Dziś dziennikarz częściej kojarzy się z propagandystą, agitatorem działającym na rzecz jednej grupy przeciwko drugiej. Tak pan pisze. Czy nadal pan uważa, że skończyło się prawdziwe dziennikarstwo w Polsce? Coś się zmieniło? Tego 2015 roku, kiedy ta książka się ukazała? Ta książka właśnie się ukazała 6 lat temu, ale moim zdaniem dzisiaj jest jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej, bo te grupy, te szczujnie, jak ja nazwałem, one się jeszcze bardziej obwarowały. Obwarowały w swoich tytułach, w swoich znajomych, w swoich poglądach. I w gruncie rzeczy ciężko jest tym ludziom nieraz nawet ze sobą rozmawiać, bo ja wiem o tym, bo uczestniczę w różnych środowiskowych spotkaniach. I zresztą, wie pan, nawet jakbym nie uczestniczył, to nie tylko moje wprawne oko człowieka, który pracował wiele lat w telewizji, ale oko zwykłego telewidza potrafi dostrzec taką sytuację, że pan otwiera pilotem aparat telewizyjny, wyskakuje panu jakiś obraz, on jest bez loga, nie wiadomo, czy tam jest Polsat, czy do tego. I po pierwszych dwóch zdaniach pan już wie, co to za stacja i kto to mówi. Rozumie pan? To są rzeczy niewyobrażalne, niewyobrażalne. Dziennikarz, mówię szczególnie o dziennikarzach pracujących w informacji i w publicystyce. Po prostu on ma przekazywać pewne informacje ludziom, a jak ludzie sobie będą później te kwiatki pletli w wianuszek, to już jest sprawa tych ludzi. Sprawę pouczania, nauczania, to ja przeżywałem za czasów komuny. Teraz ten podział dziennikarstwa, proszę pana, utrwalił się jeszcze bardzo do tego stopnia, że niech pan sobie wyobrazi, ja kilka dni temu odebrałem telefon i dzwoni, kto dzwoni? Jurek Jachowicz. Tym państwa, którzy nie wiedzą, Jerzy Jachowicz jest centralną postacią prawicowych dziennikarzy. W ogóle występuje, pluje na to wszystko, co się teraz dzieje i tak dalej. Jurek ze mną rozmawia, jakbyśmy się
widzieli wczoraj, a my żeśmy się widzieli 20 lat temu. I mówi, słuchaj, jest taka historia, bo tutaj w IPN-ie jeden facet pracuje nad tym, nad tekstem o Bratkowskim, ty, że z Bratkowskim pracował wiele razy, mógłbyś mu powiedzieć tego. I rozmawiamy, proszę pana, on tam, ja tu, ale nie rozmawiamy o tym, co dzisiaj jest. Ale ja w końcu nie mogę. I mówię, słuchaj, Jurek, z Bratkowskim żeśmy załatwili. Ale ja tam ciebie od czasu do czasu słucham, więc tam przeglądam jakąś prasę, widzę, co ty piszesz. Czy tobie, kurczę, nie wstyd? A on mówi, wiesz co, powiem ci prawdę, że wstyd mi, no. Ja mówię, jeżeli ci wstyd, to nie, na jaką cholerę to robisz? Wiesz, to się człowiek przyzwyczaja, tak wchodzisz w takie towarzystwo, oni mówią takie rzeczy, oni nie mówią, żeby kogoś mordować, to nie są rozmowy tego typu. Ale właśnie takie ideologiczne, że tak, cholera twarz, ten list Tusk uciekł do tej Brukseli, zostawił nas tutaj, wiesz co? I zaczyna mi pleść swoją narrację tej całej historii i ja widzę, że on się dał wciągnąć w sprawę, w której nie wiem na ile prawdziwie uczestniczył, czy nie. A ja go znałem z czasu, kiedy zdarzyła się tragedia w jego życiu, bo jakieś łobuzy antysolidarnościowe, rzucili mu butelkę z benzyną pod drzwi mieszkania, mieszkanie zaczęło się palić i jego żona wyskakując z balkonu zginęła, po prostu zginęła. Czyli mieliśmy pewne wspomnienia, teraz żeśmy się spotkaliśmy się w błahej sprawie, ale na pewno byśmy razem nie mogli pracować. To jest coś strasznego. Budujące jest to, że doszło do normalnej rozmowy. Nie tak, wiem, tak, czy tak. Po raz drugi i trzeci udałoby się panu porozmawiać. Proszę pana, bo ja jestem człowiekiem, znaczy nie chcę podkreślać walorów swojego charakteru, ale uważam, że nigdy nie szkoda czasu na rozmowę. No, z każdym trzeba rozmawiać. I na tej zasadzie, proszę pana, na tej zasadzie mam znajomych, z którymi jestem po imieniu, premierów i prezydentów po jednej i po drugiej stronie, dyrektorów, ministrów po jednej i po drugiej stronie. I nie mamy do siebie nawzajem pretensji. To znaczy, pewno oni, nie wiem, oni mają czy nie mają, ale jeżeli rozmawiamy ze sobą normalnie, no to chyba, jeżeli mamy nawet jakieś urazy, to nie są one zbyt duże. Innymi słowy, dziennikarz powinien mieć we krwi to, że jeżeli może rozmawiać i przez tą rozmowę jeszcze uzyskać poszerzenie własnej wiedzy, własnego oglądu świata i tak dalej, to powinien to robić bez żadnego wstydu. Inna sprawa, jak to później przenosi. Panie redaktorze, to jest zrozumiałe. My tu sobie rozmawiamy o kondycji mediów, jak dziennikarz z dziennikarzem. Natomiast chciałem upomnieć się o zwykłych czytelników, zwykłych widzów na przykład programów informacyjnych. Kilka miesięcy temu rozmawiałem z Urszulą Dudziak o sytuacji bieżącej w naszym kraju i ona mi powiedziała w wywiadzie, który został opublikowany w tygodniku Angora, że ona nie wie tak naprawdę, kogo słuchać, bo chciałaby sobie wyrobić zdanie na dany temat, włączy jedną telewizję, drugą telewizję, jedna mówi, że jest zupełnie w lewo, druga mówi, że jest zupełnie w prawo i ona mówi, nie wiem, gdzie szukać prawdy. Gdzie mają szukać prawdy zwykli ludzie, nie tak wyrobieni medialnie, jak chociażby pan? Proszę pana, zwykli ludzie prawdy powinni szukać na ulicy, w metrze, w autobusie, w tramwaju, w kinie, w teatrze. W tych wszystkich miejscach powinni szukać prawdy. Bo tam spotykają się z ludźmi, którzy mają też swoje poglądy, które bardzo często je wyrażają. Świadkiem tego jestem wielokrotnie, jeżdżąc metrem, wie pan. I nawet gdybym nie oglądał telewizji, powiem panu więcej. U mnie w domu powstał konflikt rodzinny. Mianowicie moja żona wciąż ogląda i ogląda TVN24. I od czasu do czasu ja słyszę, cholera, znowu coś tam. Mówię, Basieńka, uspokój się, kochana, uspokój się, daj sobie spokój, wyluzuj się, weź sobie przerzuć. Idzie na kanale Plus fajny film, przerzuć ten film. Nie doprowadziłem do tego stanu, ale doprowadziłem do tego stanu, że sam przestałem oglądać, wie pan? Ja wiedzę z tego, co się dzieje, uzyskuję w gruncie rzeczy z internetu.
z internetu. I jak się zorientowałem, tutaj dochodzimy do pewnej ważnej konstatacji z mojej strony, jak się zorientowałem, moja żona była przez całe lata panią profesor od polskiego w jednym z warszawskich gimnazjum i liceów, czyli od zawsze miałem kontakt z młodymi ludźmi. Niedawno skończyłem dopiero działalność na uniwerku, gdzie mam kontakt właśnie do tej pory z ludźmi 23, 28, 30 lat. Rozumie pan? I ja wiem, że w 80% domów tych ludzi nie ma w ogóle telewizorów. Rozumie pan? Ja z nimi rozmawiam i mówię, skąd wy? Jak to, panie doktorze? I zaczynają wymieniać różne, wie pan, hashtagi czy różne adresy internetowe i oni stamtąd czerpią tą wiedzę. A dlaczego mówię, że to ma jakieś znaczenie dla mnie współczesne? Dlatego, że słyszałem, dwa dni temu ktoś w telewizji zaczął się zastanawiać a propos tego szczepienia w Polsce i dlaczego ta akcja propagandowo uświadamiająca nie jest prowadzona na jeszcze szerszą skalę, bo szczególnie odmawiają szczepienia ludzie młodzi teraz. No wie pan, aż chciało mi się dotrzeć do tego telewizora, żeby ktoś usłyszał mój głos tam w tamtym studiu i im powiedział, kochani, ci młodzi was w ogóle nie słuchają. Ci młodzi nie czytają waszych gazet. Ja ich nie czytam. I ci młodzi ich też nie czytają. Oni całą wiedzę czerpią z internetu. A co ja widzę w internecie w sprawach szczepionkowych? Nie widzę jakiegoś takiego nacisku, wie pan, albo nie tyle nacisku, ile takiej akcji uświadamiającej. No. A czy pan docenia znaczenie Facebooka? Tak jak pan wspominał, jest pan aktywnym tak. użytkownikiem tego tak, medium. Tak, tak. No proszę pana, jeżeli ja w przeciągu ile to było roku, jak zostałem przez Facebooka powiadomiony, miałem ponad 500 000 lajków, no to wie pan, to znaczy, że komuś to jest potrzebne czytać, wyrazić swoją opinię i tak dalej, i tak dalej. Mnie to jest bardzo potrzebne. Nie ze względu na to, żeby, wie pan, się pokazać, czy się zareklamować, bo ja swoje 5 minut mam za sobą. Mam swoje 5 minut za sobą, wiem, że te 5 minut u każdego trwa 5 minut, u innych może 6, innych 4, około 5 minut. Moje minęły. I nie o to mi chodzi, tylko ja, proszę pana, jestem cały czas bardzo ciekaw, jestem świata. Jestem ciekaw świata tego, co się na tym świecie dzieje, co ludzie o tym sądzą, jakie krążą opinie, jakie nowe teorie się zdarzają, kto nowy ukazuje się w tym świecie, kogo warto posłuchać. Jednym słowem, mnie to wszystko interesuje i dla takiego człowieka jak ja, który nie ma wejścia do Newsweeka, polityki czy wprost, no rzeczą interesującą jest mieć kontakt z innymi. I niech pan sobie wyobrazi, to zresztą można sprawdzić, że nie użył teraz, że właściwie reprezentuje poglądy dość osobliwe, to znaczy może czasami zbyt leżące po środku, bo ja żona mówi, że jestem symetrystą, ale do wyjątków należą głosy na nie, wie pan? I ja nie rozumiem, co to znaczy hejt telewizyjny. Skarżą się tam różni, nawet moi koledzy, że hejt, że fala hejtu ich ogarnęła, że tych hejterzy teraz i tak dalej. Mnie się nie zdarza, czyli z tego wynika, że być może jestem po środku i być może jakbyśmy wszyscy byli gdzieś po środku, wie pan, to by nam łatwiej było tą Polskę odbudowywać po tych zniszczeniach po ostatnich kilku latach. No to zabrzmiało jak puenta, ale mam jeszcze kilka pytań do pana. Kończąc wątek dziennikarski, medialny, proszę dwa słowa o Angorze powiedzieć. Jak pan odbiera nasze pismo? Proszę pana, do Angory trafiłem zupełnie przypadkiem. Mianowicie takim przypadkiem, że wiele lat temu zadzwonił do mnie dziennikarz z Angory i powiedział, panie redaktorze, był pan kiedyś gwiazdą, ale to się skończyło. Robię taki cykl o dalszym ciągu ludzi, którzy kiedyś byli znani i tak dalej. Był to tak. Tomek Gawiński. Tak jest. No ja się zgodziłem z nim. On zrobił ze mną rozmowę.
I później on mnie poprosił, żeby tam podtykać mu czasami, bo on to robi co tydzień te rozmowy i sam go podziwiałem, mówiąc, jak pan znajduje tych ludzi w ogóle, to przecież jest szaleństwo, znaleźć człowieka, jeszcze pojechać do niego, odbyć rozmowę, napisać ją, później jeszcze oddać w redakcji, gdzie się pewno wybrzydzają, bo też pracowałem w redakcji, to wiem jak to jest. To jest straszny wysiłek. No podrzucałem mu i tak, wie pan, przez niego, a to było wiele, wiele, wiele lat temu, wszedłem w krąg czytelników Angory. I proszę pana, zaczęli tam się ukazywać na przykład moi znajomi, których wykorzystywałem w telewizji, pan Pietras, dyrektor w Warszawie Teatru Wielkiego, który ma stałą rubrykę u was, tak. Prawda? Tak. Korwin-Mikke Janusz, też widzę, że ma stałą rubrykę. I zaczęło mnie to wciągać również z tego powodu, że taki warszawiak jak ja, który poza Warszawą i Mazurami świata nie widzi, nie ma kontaktu z całą Polską, wie pan, nie wie, co piszą w Koszalinie, co piszą w Tarnobrzegu i tak dalej, nie wie. A tutaj nagle zacząłem mimo woli zdobywać, oczywiście nie pełną, ale taką incydentalną informację, o czym mówią, o czym piszą w innych rejonach kraju. To, co pan mówi, jest ważne, bo podróż metrem nie wystarczy. Tak, nie, oczywiście nie. Ja panu powiem więcej, że ja, jak byłem redaktorem naczelnym Życia Warszawy, postanowiłem wziąć z was przykład. I proszę pana, uruchomiłem tak zwane żółte strony. Te żółte strony to były cztery olbrzymie kolumny przedruków, wie pan? Przedruków. Z tym, że tam nie było tekstów własnych dziennikarzy Życia Warszawy, tylko były właśnie przedruki z terenowych tych. I to zaczęło nawet nieźle iść, ale nagle, wie pan, niektórzy naczelni odmówili mi tego, że tam się coś może ukazywać, między innymi Adaś Michnik. Mówi, to co Wyborczej, to niech sobie ludzie czytają Wyborczej. Co, u ciebie mają czytać to, co piszemy Wyborczej? Ty masz, bracie, chwałę zbierać? No wie pan, miałem kilka takich przypadków i zacząłem się zastanawiać, czy ja w ogóle robię, etyczną tutaj sprawę, że wie pan, podkradam innym i tak dalej. Ale ustanowiłem taką zasadę, pewno też macie ją, że jak miałem dać przedruk, to do autora tego tekstu mój człowiek dzwonił i się pytał, czy można, czy nie można, i żeśmy mu płacili połowę stawki, którą on dostawał u siebie. No więc to był dalszy etap Angory, no a później się wciągnąłem po prostu, no i czytam ją. No dobrze, panie redaktorze, to mamy gazetę załatwioną, natomiast tak. Teraz płynnie chciałem przejść do książki. Przywołał już tutaj pan osobę Czarka Łazarewicza, tak. A drugim tutaj autorem książki Ja, rozmowa z Lechem Wałęsą jest właśnie Andrzej Bober. Taka książka została wydana kilka lat temu. Ja niedawno miałem okazję rozmawiać z prezydentem Wałęsą. Ja wiem, że to jest temat rzeka. Myślę, że to jest temat na kolejne kilka odcinków naszych rozmów. Ale gdybym poprosił pana o taką skondensowaną formę w kilku zdaniach, żeby pan powiedział o Lechu Wałęsie. Bo od napisania tej książki minęło kilka lat. No, myślę, nie, że to dwa lata temu zdaje się. Tak. Warto tutaj też wspomnieć o tym, że pan z Lechem Wałęsą od lat ma kontakt. Zaczęło się wszystko od tej słynnej debaty z Alfredem Miodowiczem w 1988 roku w Telewizji Polskiej. Tam pan pomagał przyszłemu prezydentowi Lechowi Wałęsie. Ale do czego przyznał się w naszej książce zresztą. Tak, przyznał się i oceny były tej debaty korzystne bardzo dla Wałęsy. On tam miażdżącą przewagą, no. Tak. Natomiast wie pan, to już jest historia i to bym zostawił. Natomiast, wie pan, jak pan ocenia dokonania Wałęsy jako prezydenta? Pytam także w kontekście tych różnych oskarżeń, które kierowane są pod adresem Lecha Wałęsy. Wie pan, temat rzeka, ale akurat pana chyba można o to zapytać. Proszę pana, pierwsza zasada moja życiowa jest zawsze stać po stronie słabszego. Jak ja dostałem propozycję
wtedy pomóc Lechowi Wałęsie z Miodowiczem, to zaważyła ta moja postawa w stosunku do życia. Zawsze słabszym. Później miałem możliwość poznania Lecha Wałęsy. Wydaje mi się, że no nieźle go znam, tak mi się wydaje. Co o nim myślę? Myślę o nim, że jest to bardzo przyzwoity człowiek, że ten człowiek został uwikłany w sytuację, którą później opisał sam w książce swojej, że tak powiem, że jak przyjechał z dalekiej prowincji do tego Gdańska, to rzucili się na niego przedstawiciele ówczesnego Urzędu Bezpieczeństwa, usiłowali go, wie pan, skaptować. Do tej pory nie odnaleziono żadnych dokumentów, które by świadczyły o tym, że on komuś zrobił krzywdę, wie pan. Natomiast jest to człowiek, który za bardzo ceni swoje ja, za bardzo te ja podkreśla i mnie to bardzo denerwuje. I powiem panu taką rzecz, że ja byłem również w sztabie wyborczym Lecha Wałęsy. I później miałem przyznam wszystkich jego współpracowników, Wachowskiego, Pusza, Kozakiewicza, no wszystkich ich znałem i znam. I proszę pana, i tak jak się przyglądałem później tej prezydenturze i zbliżał się czas po 5 latach wyborów następnych i Lech Wałęsa się zgodził wystartować i wszedł ze mną w kontakt i odbyłem z nim rozmowę i powiedziałem, panie prezydencie, tym razem proszę na mnie nie liczyć. A co się stało? Ja mówię, panie prezydencie, no po prostu ta pana prezydentura nie za bardzo mi się podobała. Nie za bardzo mi się podobała. Może nie tyle nawet pan, ile to całe pana otoczenie mi się bardzo nie podobało. To, co ono robiło, co ono opowiadało. I ja już nie chciałbym w tym uczestniczyć. I nie uczestniczyłem, niech pan sobie wyobrazi. Nie uczestniczyłem. Całe szczęście, bo później widziałem pod koniec tej kampanii, tej drugiej, tą telewizyjną debatę, kiedy tam Wałęsa miał nogę podawać Kwaśniewskiemu. Wie pan, to mnie utwierdziło, że to był mój krok we właściwą stronę. Ale uważam dalej, że jest to człowiek, który odniósł naprawdę nieprawdopodobne zasługi dla Polski. Niech pan mi wierzy. Ja mam do czynienia z dużą liczbą osób z zagranicy. Wiem, co bym mówił o Wałęsie i za oceanem. Proszę pana, ja przecież znam żonę pana prezydenta, panią Danusię. Też taki był incydent, wie pan. Byliśmy proszeni, chyba wtedy jak książka się ukazała, nie wiem, to było 2 lata temu, czy 3 lata temu, książka się ukazała i razem z żonami, ja z Szarkiem, zostaliśmy poproszeni do Gdańska na urodzinę pana prezydenta. Tak. I było tam zaproszenie napisane, że prezydent prosi, żeby tam żadnych prezentów, żadnych win, żadnych tego, tylko będzie stała urna i do tej urny tam datki na Instytut imienia Lecha Wałęsy. No i my żeśmy wzięli, ja swoją Basię, Czarek swoją Ewę i pojechaliśmy do tego Gdańska, weszliśmy tam do tego centrum, a tam do małżeństwa państwa Wałęsów kolejka, kurczę, a w kolejce ambasadorowie, proszę pana, ministrowie, co my tam robimy z tym Czarkiem? Ale stanęliśmy z tymi naszymi żonami, grzecznie w tym i w końcu dochodzimy i pani Danusia tak się rozglądała i zetknęliśmy się wzrokiem i pani Danusia mówi, ta książka? Ja? Okropne. Nie mogłam przez całą noc się oderwać. Rozumie pan? Czyli te opowieści, wie pan, o tym wiecznym napięciu, po tej scenie, którą, wie pan, widziałem, obserwowałem,
kiedy ona właściwie takie pół serca wyłożyła przed tym swoim mężem. Jak tam jest naprawdę, ja nie wiem. Ale przynajmniej ja odczułem wtedy, przynajmniej mnie jakiś mały kamyk serca, wie pan, wtedy spadł. No gratuluję tej książki, rzeczywiście kontakt i te miesiące pracy to jest na pewno niesamowity czas dla pana. No wie pan, jeszcze z tą książką to może być i nauka dla przyszłych dziennikarzy czy pisarzy. Była taki drobny incydent, powiem. Była książka. Wydawnictwo wydrukowało tą książkę na papierze, bo trzeba było mieć zgodę Wałęsy, tak? Tak mi wydawnictwo powiedzieli. Więc ja odbiłem natychmiast tą piłkę, powiedziałem, kochani, nie musi być zgoda Wałęsy, bo umowę żeście spisali z trzema osobami, Lech Wałęsa, Cezary Łazarewicz i Andrzej Bober. To wy chcecie mieć zgodę od autora? No to błąd. No ale musi przeczytać. Ja też odniosłem wrażenie, że prezydent powinien tę książkę przeczytać. Wziąłem tą książkę pod pachę i pojechałem do Gdańska, umówiwszy się przedtem, bo chcę powiedzieć, że do dziś dostać się do prezydenta Wałęsy jest bardzo trudno. Przyjechałem i mówię, kładę tą książkę, ten maszynopis stał na stół, mówię, panie prezydencie, przepraszam, mam katar. Panie prezydencie, przyniosłem tą książkę, proszę przeczytać. Panie Andrzeju, czy pan zwariował? Ja mam to czytać? Ja mówię, panie prezydencie, ja tu nie przyjechałem, żeby żartów pana wysłuchiwać, tylko wie pan, no żeśmy troszkę trudu z Szarkiem tego, no niech pan to przeczyta, no na miłość boską, każdy autor czyta. Panie Andrzeju, ja nie mam czasu, poza tym ja wam ufam, jesteście miłe chłopaki, byście mi chcieli przykre zrobić. Ja mówię, panie prezydencie, niech pan przestanie żartować, bo to nie są żarty. Otworzył drzwi. Krzysiu! Wszedł Krzysztof Pusz, którego też znałem, był ministrem u pana prezydenta. Tutaj później był wicewojewodą w Gdańsku i teraz pracuje razem z Lechem Wałęsą, tam w jego fundacji. Mówi, Krzysiu, weź z panem Andrzejem tą książkę, pojedźcie do domu, przeczytaj to, no przeczytaj to, co oni tam napisali, czy coś. No nie, no weź przeczytaj, no. Więc wzięliśmy tą książkę z Krzysiem, pojechaliśmy do Krzysia do domu, zaczęliśmy czytać tą książkę i co się okazało, wie pan? Oczywiście ja mu czytałem na głos, a on tylko słuchał. I okazało się, że na przykład pomyliliśmy, bo albo źle zapisał ten, który przepisywał ze ścieżki dźwiękowej, albo maszynistka, źle usłyszałem, zmienił zupełnie nazwiska dwóch ubeków, którzy przez 7 lat chodzili za Wałęsą. No, to ważna sprawa. Dla nas byłaby to wpadka okropna, że nie dokonaliśmy staranności. Następna sprawa. Krzysiek mówi, słuchaj, tę historię, którą opisujecie, że prezydent był w Japonii, to z waszej książki wynika, że to było wtedy, kiedy prezydent był prezydentem. Ale to nie było wtedy. To było wtedy, kiedy prezydent był przewodniczącym Solidarności. To było w tym czasie, a nie w tamtym. I wie pan, znalazł kilka tego rodzaju drobiazgów, w cudzysłowie drobiazgów, bo to dla historyka to nie są drobiazgi, ale to są historie, które później no mogą podważać wiarygodność w ogóle tego całego interesu. Jeden, drugi błąd jest kłopot. Czyli to trzeba było przeczytać. No i w końcu żeśmy przeczytali. A jak przyjechaliśmy już, wie pan, jak prezydent przyjechał do nas na promocję w Warszawie, gdzie przyszły tłumy ludzi na ulicę Marszałkowską, tam do Empiku, i prezydent przyszedł i padały pytania związane z tą książką, to prezydent mówił, nie pytajcie mnie, ja tej książki nie czytałem. No tak, podobnie jak książki, która dotyczyła Danuty, czyli jego żony prezydenta, też nie przeczytał i potem były różne problemy. Panie redaktorze, jedziemy dalej, powolutku kończąc nasze spotkanie. Tak jest, rozmowę. Za długo rozmawiamy. No tak, bo jako znawca internetu wie pan, że krótkie formy dominują w internecie.
Będzie pan miał co skracać. No, no tu nie skracamy w naszych rozmów. Dobrze, zresztą słucham. Bardzo ciekawe rzeczy pan opowiada, ekskluzywne momentami. Chciałem wykorzystać, że jest pan ekonomistą, znawcą również gospodarki. Jak ogólnie ocenia pan stan gospodarki polskiej teraz, wyglądając z okna, co pan widzi? Niedawno miałem rozmowę z panem Michałem Ogórkiem, który o różnych rzeczach opowiadał, kilka rzeczy skrytykował, ale zauważył, że mimo różnych problemów i wątpliwości, które no, chociażby na scenie politycznej możemy zaobserwować, stan naszej gospodarki jest zadziwiająco dobry. Czy pan to zgadza się z taką tezą? Proszę pana, ja nie będę potwierdzał, nie zaprzeczał tego, co mówił mój sąsiad Michał Ogórek, bo tutaj mieszka w okolicy. Proszę pana, to jest po pierwsze. Po drugie, ja nie znam liczb. Nie znam liczb, prawdziwych liczb, które charakteryzują tą polską gospodarkę. Nie znam. Ja z tych liczb wiem jedną, która mnie przeraża. To jest rosnący, liczący już w bilionach złotych dług. I on jest prawdziwy. Te liczby dotyczące długu są prawdziwe. I te liczby rosną z każdym dniem. I za ten dług to będzie mój syn i mój wnuk jeszcze płacić, wie pan? Więc jeżeli się przyjrzymy polskim sklepom, to jest bardzo fajnie, bo w tych sklepach jest wszystko. Ale jeżeli będziemy chcieli spojrzeć w kieszeń naszych współobywateli, to już jest gorzej. Jest gorzej pewno przez pandemię, bo praca uciekła i tak dalej, i tak dalej. Też zdaję sobie z tego sprawę. Agencje ratingowe światowe jak dotąd nie lokują Polski na ostatnich miejscach, na swoich listach. Czyli posługując się, że tak powiem, własnymi obserwacjami i danymi bardzo ogólnymi, mogę powiedzieć tak, że chyba jeszcze w Polsce z głodu nikt nie umarł, a właściwie wycofuję słowo chyba. W Polsce w tej chwili z głodu jeszcze nikt nie umarł, ale nasza gospodarka, która swego czasu miała szybko dogonić tych, którzy są na Zachodzie, to jednak w dalszym ciągu ten Zachód ten dystans utrzymuje. Może idziemy dalej do przodu, ale dystans jest utrzymywany. Czy jest dobrze, czy jest źle, niech każdy oceni po sobie. Mnie ten dług leży, wie pan, z tyłu głowy i myślę o nim, że tak bardzo dobrze nie jest. Ostatnia sprawa. Daleki byłbym, wie pan, na miejscu rządzących od składania tych tysiąca kretyńskich obietnic typu, wie pan, 100 tysięcy czy milion samochodów elektrycznych, 100 tysięcy, wie pan, bo to ludzi mąci w głowie. No niektórzy myślą, zapytać, że to jest prawda, a to jest po prostu nieprawda. To jest kłamstwo, to jest oszustwo, proszę pana. I w eleganckich gronach takich ludzi się wyrzuca za drzwi. No. A co wie pan, o to chciałem zapytać, bo pan bardzo dobrze pamięta przecież PRL, a dzisiaj tak. Często to, co się dzieje, to, co oglądamy na ulicach, to, co oglądamy w telewizji, porównuje się do PRL-u. Mam na myśli na przykład propaganda sukcesu, takie hasło, albo gigantomania w gospodarce. No przecież dobrze wiemy, przekop Mierzei Wiślanej, elektrownia w Ostrołęce, stadnina w Janowie, przeróżne są problemy, to lotnisko CPK, tak, prawda? Tak, no wie pan, to jest to, co... Czy pan jako osoba, która żyła i komentowała gospodarkę w minionych latach, widzi pewną tutaj paralelność, pewne podobieństwo? Proszę pana, ja mam tutaj za mną, no nie chcę szukać, taką książkę wydaną przez IPN, Polskie Radio i Telewizja w stanie wojennym. I w tej książce są tylko dokumenty, tam nie ma żadnych komentarzy. W tej książce jest dokument, który opisuje moje wyrzucenie z telewizji, to znaczy po stanie wojennym. Wyrzucali mnie za to,
że ja dewastowałem socjalistyczną gospodarkę. To znaczy, że ja mówiłem prawdę o tej gospodarce. Na tym polegał, wracam do początku naszej rozmowy, sukces listów o gospodarce. Na tym on polegał. Ale wydaje mi się, że różnica jest taka. Wtedy była propaganda sukcesu, nie da się ukryć, była. Natomiast wymiar tej dzisiejszej i tamtej jest nieporównywalny. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz. Tamta propaganda sukcesu polegała na dużej warstwie nakładów medialnych, bo się mówiło na przykład o Hucie Katowice, ale Huta Katowice stanęła, mimo tego, że nikomu nie była potrzebna, bo produkowała blachy dla czołgów, a nie na puszki do sardynek. Mieszkań budowało się tyle, ile się zapowiadało. Jak się zrobiło wielkie halo, że rusza się z polską motoryzacją, no to jednak ten maluch został stworzony, wie pan, znaczy stworzony przez Włochów, a u nas w Tychach zrobiony. Czyli wie pan, to nie była tak do końca ta dominacja tego sukcesu, bo to, o czym w tej dominacji się mówiło, w wielu częściach się sprawdzało. Natomiast sam pan wymienił tutaj listę historii, które w ogóle są, wie pan, z kapelusza. Nie powinniśmy my, poważni ludzie, nawet o tym rozmawiać, proszę pana. Panie redaktorze, no tematów do poruszenia jest jeszcze sporo. Myślę, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa. Będę jeszcze się z panem łączył i proszę uprzejmie, proponował różne rozmowy, różne tematy. Na sam koniec takie mam ostatnie pytanie do pana. Kiedyś napisał pan, że w kontekście tego, co się wyrabia w naszym kraju, chętnie by pan z Polski wyjechał. Czy pan, czy to jest aktualne? Czy pan podtrzymuje taką deklarację? No pana, wtedy widocznie temperament mnie, wie pan, dziennikarski poniósł, albo pisałem to w momencie, kiedy coś mi bardzo mocno uderzyło w głowę. Ja bym Polski nigdy nie opuścił. Nigdy bym jej nie opuścił, nigdy. Natomiast, gdybym miał namawiać młodych, żeby wyjeżdżali z Polski, to ja bym ich namawiał, żeby wyjeżdżali z Polski, ale nie na stałe, żeby wyjeżdżali, tylko żeby wyjeżdżali na parę lat, żeby dorobić się na to mieszkanie, czy na ten samochód, czy na coś tam jeszcze i wrócić do tej Polski, czyli nie zrywać więzi z tym krajem. Bo to jest w ogóle niewyobrażalna historia. Ja tych młodych, proszę pana, widzę i widzę, jak oni się teraz męczą. Proszę pana, ja widzę, że w Warszawie nagle okazało się na rynku, że powstało kilkadziesiąt tysięcy mieszkań do wynajęcia. Wie pan, skąd one się wzięły? One się wzięły z tego, że młodzi ludzie, studenci, na skutek tego i pandemii, i warunków życiowych, zaczęli opuszczać Warszawę po to, żeby albo przez internet się uczyć w swojej wiosce, a w każdym bądź razie na pewno dlatego, że nie mają pieniędzy, żeby płacić za to mieszkanie. Prawda? No tak. Więc jest, jeżeli ci młodzi... Jeżeli ja miałbym im fundować jeszcze, nie wiem, jak długo ta władza będzie rządzić, nie wiem, jak długo będzie to wszystko trwało, ale w każdym razie na ten okres ja bym im jednak, wie pan, radził, jeżeli by te rady cokolwiek pomogły, no, żeby mieli na co dzień więcej słońca, wie pan, i więcej uśmiechu na ustach, a na pewno za granicą by mieli więcej niż tutaj, chociaż tam lekko też nie jest. Tu stawiamy kropkę. Bardzo panu dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Gościem podcastu Skarbiec Angory był Andrzej Bober. Dziękuję za spotkanie i zapraszam do słuchania naszych podcastów. Podcasty można znaleźć na naszej stronie internetowej angora.com.pl, w serwisie YouTube oraz w największych serwisach podcastowych Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i SoundCloud. Rozmowę zmontował Wojciech Barczak, a poprowadził Tomasz Barański. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.